Angeli, ho un nuovo lavoro per voi. Ładne. No, ale tu trochę krzywo. Nie chciałabym wam przerywać ważnych spraw, ale mamy coś do załatwienia. No hello, ktoś chce wysadzić Dominikanów. Ale tych na Freta? Na Służewie! Niejaki Oskar K. ukradł w nocy chip odpalający rakiety i zażądał okupu, w przeciwnym razie o północy skieruje je na klasztor. Mamy jakiś pomysł, gdzie on teraz jest? Znamy jego byłego wspólnika, Szymona P. Na jego prywatnym komputerze powinny być szczegółowe informacje o kryjówce Oskara. Jeśli się do nich dostaniemy, to dowiemy się, gdzie jest ukryty chip. Jak? Włamiemy mu się do domu? Zgadza się. Ale ten dom ma mnóstwo zabezpieczeń i ochroniarzy. Laptop uruchamia się tylko przez odcisk palca, a on sam nie rusza się nigdzie bez obstawy. No, jeśli Oskar się dowie, to obawiam się, że natychmiast wystrzeli rakiety. To w ogóle mamy jakiś plan? No pewnie. Sprawimy, że sam wpuści nas do domu. Dziś wieczorem będzie na nielegalnym turnieju pokera. A tak się składa, że mamy jedno zaproszenie. To jest ten Szymon? Mhm. Ciasteczko. Dobra, wchodzę w to. Tylko jest taki tyci szczegół. Tak, tak, wiem, nie umiesz grać w pokera. Zostaw to mnie. 3, 2, raz, здесь Кавказ. Gangsta Boys, special for you для вас. Yo, Paul, let me keep this for my solo. Yeah, yeah, yeah. Из колонны Крилсов, новая эра. При входе свои люди и порочная Czy postawić pani drinka? Nie stać pana. Nie wachluj się kartami! Ostro pani zaczyna. Za ostro dla pana? Ja tam lubię ostro. To może chciałby pan wygrać coś więcej? Dorzucisz coś? A wiesz, gdzie tu są dobre drinki? Jak mnie nie zrujnujesz, to mogę ci postawić. Zastanowię się. Może odbiorę już swoją nagrodę? Nagrodą jest wino w niepowtarzalnym towarzystwie. Zobaczymy, czy takie niepowtarzalne... Co?! Grzeczniej. Idź kula popatrz. Przepraszam, przeszkadzam. Rączka. Informacje. Mamy kryjówkę Oskara. Macie dla mnie coś na przebranie? Nie? No bez jaj. Widzę trzech. Idealnie. Dzień
mamy gości. Panowie, wiecie, co macie robić. Chyba nie ma na co czekać, co? Do Filca na spowiedź już nie pójdziecie. Bomba ustawiona? Bomba ustawiona. Do zobaczenia w niebie, aniołki. Przegrałyście w niecałe pół minuty. Mogłyście chodzić na treningi, zamiast malować paznokcie. Tak, bo ty masz wytrenowane do perfekcji latanie w kieckach i nobcasach. Tak, to teraz pewnie moja wina. No! Trochę treningu szarych komórek, może byś lepiej pamiętała o niektórych rzeczach. A ty zacznij się lepiej bić, niż od razu dawać się związek. Skończyłyście już? Musimy dopaść Oskara i rozbroić rakietę. Idzie. I jak było? No, spowiedź spoko, ale pokuta Filca. O! Maczek!